Ciągle trwają rozmowy na temat zamknięcia finansowania gliwickiego odcinka drogowej trasy średnicowej. Całość prac ma kosztować blisko 2 miliardy złotych. W grudniu ubiegłego roku, gdy ówczesny marszałek województwa Adam Matusiewicz podpisywał umowę na budowę DTS, zapewniał, że pieniądze na pewno się znajdą. Obecnie marszałkiem jest Mirosław Sekuła i od samego początku wraz z prezydentem Gliwic i Zabrza walczą o to, aby ministerstwo znalazło pieniądze na budowę trasy. W czwartek marszałek Sekuła zorganizował w Katowicach specjalną konferencję prasową, na której zapewniał, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Jestem, że tak powiem, w codziennych kontaktach z panem prezydentem, z panią prezydent i z ministerstwami. Wypracowujemy sposób rozwiązania. Jestem przekonany, że w ciągu najbliższych 2 tygodni te montaże finansowe zostaną do końca zapięte. Marszałek Sekuła przyznaje, że w tej sprawie nadal nie wszystko jest jasne. Jego zdaniem są problemy z dialogiem na linii samorządy-ministerstwo. Wina nie leży po stronie miasta Gliwice. Problemy z finansowaniem drogi wynikają z tego, że wyliczenia kosztów robiono w 2007 roku i wówczas na realizację tego etapu średnicówki rząd zaciągnął w Europejskim Banku Inwestycyjnym pożyczkę na kwotę 160 milionów euro. Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dołożono 75 milionów euro. Do tego zapewniono, że miastom Gliwice i Zabrze będą dokładane pieniądze z rezerwy subwencji ogólnej. I wydawało się, że ta sumaryczna kwota 1 300 000 000 złotych powinna wystarczyć, bo takie było studium wykonalności w 2013 roku. No niestety na skutek i opóźnień, i wzrostów kosztów, i zmiany prawa, między innymi prawa środowiska i tego, że nie zdążyły samorządy przygotować inwestycji przed zmianą prawa środowiskowego, koszty tej inwestycji ciągle rosną. I według przeprowadzonych przetargów i zawartych umów na grudzień ubiegłego roku jest to kwota 1 926 000 000 złotych. Jest to zdecydowanie więcej niż zakładano w 2007 roku. W umowie między Europejskim Bankiem Inwestycyjnym a rządem jest klauzula, że jeżeli pieniądze z kredytu nie będą wystarczające, to strona polska, czyli rząd, rozwiąże tę sytuację. Rozmowy w tej sprawie właśnie trwają. Do czasu wypełnienia tej luki finansowej finansowanie z Europejskiego Banku Inwestycyjnego nie może być uruchamiane w postaci następnych transz, co skutkuje tym, że również Regionalny Program Operacyjny nie może przekazywać swoich środków, no bo nie ma tej części podstawowej, nie ma transzy z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Stąd te bardzo intensywne moje konsultacje z ministerstwami i również z samorządem Gliwic i samorządem Zabrze. Przypomnijmy, że w lipcu ubiegłego roku została podpisana umowa na budowę pierwszego odcinka DTS. Drogę buduje firma Skanska. Pierwszy blisko 3-kilometrowy odcinek od granicy z Zabrzem do ulicy Kujawskiej powstanie w ciągu 25 miesięcy. Odcinek od ulicy Kujawskiej do węzła z DK88 i ulicą Portową powinien zostać otwarty pod koniec 2014 roku. W ten sposób cała drogowa trasa średnicowa o długości ponad 30 km łącząca Katowice z Gliwicami będzie przejezdna. Obecnie kierowcy mogą korzystać z ponad 20 km trasy i dojechać z Katowic przez Chorzów, Świętochłowice i Rudę Śląską do Zabrzańskiego węzła z ulicą De Gaulle'a.